Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Jest 7 dzień marca 2022, oczywiście, roku. Już mamy nowy rok, ale mamy przede wszystkim w tym nowym roku wyjątkowe historie, bo nigdy wcześniej Liverpool nie wygrał z Manchesterem United aż 7-0 i oczywiście o tym sobie między innymi będziemy rozmawiać w programie Football Bloody Hell na kanale sportowym. Ja nazywam się Wojciech Piela, a ze mną w studiu Rafał Nachorny, kanał Plus Dzień Sport. Dobry, cześć. Kamil Kosowski też, kanał Plus Sport, ale przede wszystkim były reprezentant Polski, dzień też dobry. Piłkarz Southampton. Witam serdecznie, Kamil. A na łączeniu mamy już z tego co słyszałem Janusza Michalika, czyli witamy serdecznie Glastonbury, pozdrawiamy. Cześć. Za wielką wodą. Cześć Janusz. Cześć. Cześć. Panowie, Kamilku, dawno cię nie widziałem, jak się masz? Bardzo dobrze, ale widzę też w dobrej formie, także no, szykuje się chyba dobry program. Janusz, było odśnieżanie dzisiaj, czy spokojnie już dzisiaj z pogodą? Nie, dzisiaj fajnie, słonecznie, wiesz, no i trochę później dla mnie to, no od razu inaczej, nie o 6 rano, także trzymaj tak te programy. Bardzo dobrze, tak, to wszystko specjalnie dla ciebie tutaj po wielogodzinnych negocjacjach i warto było rzeczywiście. Dobrze, słuchajcie, ruszamy, bo działo się bardzo dużo, na początek plansza z wynikami, no przede wszystkim oczywiście, tak jak wspominałem już na wstępie, 7-0, no już trudno w to uwierzyć, myślę nawet do teraz, że po pierwsze, że Liverpool wygrał w ogóle z Manchesterem, bo takie mam wrażenie, że no dawno Manchester nie mógł się czuć tak pewnie przed spotkaniem na Anfield. Wygrali przecież tydzień temu Puchar Ligi, też 10 punktów przewagi w lidze przed tym spotkaniem, no ale zdało się to na nic. Natomiast na to nie był jedyny dosyć interesujący wynik, bo Arsenal też w bólach, ale jednak wygrał z Bournemouth 3-2, Manchester City też pokonał Newcastle 2-0, także te mecze pewnie no, najwięcej nam czasu zajmą, ale też oczywiście na te inne tyle będziemy mogli, no to oczywiście sobie tutaj porozmawiamy. Natomiast na początek Liverpool, Manchester, no i panowie, no troszeczkę ten kurz już opada, ale wydaje się, że po takim meczu no to nie opadnie przez, kto wie, no następne może 100 lat, no bo przecież rywalizacja wielka, derbowa, sięgająca korzeniami jeszcze końcówki XIX wieku, no i do końcówki XIX wieku się musimy w ogóle cofnąć, żeby przypomnieć sobie mecz, kiedy 7-1 Liverpool wygrywał, ale to był jeszcze Newton Heath, nie Manchester, inne zupełnie barwy. Co się w ogóle wydarzyło, jakkolwiek możecie to wyjaśnić, potraficie to wyjaśnić? Czy... No, ostatnio oba te zespoły przyzwyczajają do takich wysokich rezultatów w meczach pomiędzy sobą, bo przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie 4-0 i 5-0 wygrał Liverpool z Manchesterem United. Czerwone Diabły wygrały przed sezonem z The Reds 4-0. Wygrały także mecz u siebie w pierwszej rundzie w tym sezonie, ale już akurat nie tak wysoko. Zatem to 7-0 oczywiście jest to wynik sensacyjny, hokejowy i tak dalej, ale aż tak bardzo chyba w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, nie dziwi. Ja jestem generalnie, nie jestem zwolennikiem takich mocnych określeń w przypadku takich rezultatów jak hańba, upodlenie, upokorzenie. Wolę delikatniejsze określenia. Nawet w tym wypadku powiedziałbym, że jest to wypadek przy pracy. Patrząc na kibiców Manchesteru United, patrząc na piłkarzy, jestem przekonany, zgadzam się z tym, co już jak kurz opadł, mówił Erik ten Hag, że ten jeden wynik to 0-7 nie może zrujnować całej pracy, jaką w tym sezonie wykonaliśmy. Z Januszem Michalikiem 2 tygodnie temu mówiliśmy i obaj pewnie nie wstydzimy się tego, że Manchester United to aktualnie najlepszy angielski zespół i rzeczywiście wtedy tak było. No teraz musimy trochę zweryfikować tę opinię, no ale trochę się zdarzyło od tamtej pory, no ale też musimy pamiętać, że przez te kilkanaście dni Manchester United zdobył Puchar Ligi, awansował w Pucharze Anglii, zatem no to jest cały czas bardzo dobry zespół, no ale akurat zapomniało się kilku piłkarzy w trakcie spotkania, że z takim odwiecznym rywalem, jaki jest Liverpool, w największym angielskim klasyku nie można sobie powiedzieć, że musimy dograć to spotkanie do końca, bo rywal, który ma za sobą no, nie najlepszy sezon i niewykluczone, że już tego sezonu nie uratuje, chociaż cały czas ma realne szanse na miejsce w czołowej czwórce, no ten rywal gdzieś tym kibicom musiał powiedzieć przepraszam i przeprosił właśnie w tym spotkaniu, strzelając rywalowi 7 goli, a były też szanse na kolejne. Żota mógł strzelić na 8-0, ale oczywiście pamiętam też pierwszą część spotkania i zmarnowane 200% sytuacje przy stanie 0-0 przez Rashforda i Bruno Fernandesza. Też nie zgadzam się, jeszcze jedno zdanie powiem, bo akurat wymieniłem nazwisko Fernandesz, z tymi opiniami, że
po takim spotkaniu nie zasługuje już na to, by nosić kapitańską opaskę. Naprawdę, jak już ten kurz opadł, dajmy szansę temu Erikowi Ten Hagowi zdecydować, kto będzie nosił tę opaskę. To był jeden mecz. Też mi się mimika nie podobała u Bruno Fernandesza, ale to był jeden mecz. Tych meczów jest w sezonie naprawdę dużo, dużo więcej i tak jak mówią trenerzy, nawet w takim ważnym spotkaniu, w takim klasyku, no do zdobycia są 3 punkty. No więcej nie można zdobyć w jednym meczu. No to taka nagroda dla kibiców Liverpoolu za te ostatnie tygodnie, bo rzeczywiście musieli przełykać bardzo gorzkie pigułki, ale jestem przekonany, że przy następnym wywiadzie, jakby ktoś zapytał Jurgena Kloppa, czy wolałby wygrać następne, albo te 7 meczów wygrać po 1-0, to wziąłby to w ciemno. I te 7 bramek wcale na nim jakby takiego wrażenia nie zrobiły. No Ten Hag na pewno by nie chciał 7 przegrać po 1-0, więc może lepiej w czapkę wyłapać raz porządnie i się przebudzić przed meczem w Pucharach Europejskich. Także to też jest taki, wydaje mi się, że stało się to w dobrym momencie, że taki zimny prysznic się przyda jednym, a drugim przed tym rewanżem z Realem Madryt, no to kiedy jak nie teraz na takiej euforii nie spróbować po prostu odmienić tego wyniku. No Jurgen Klopp przebudował drużynę, przebudował tą linię ataku i tak właśnie nad tym się zastanawiałem. Przyglądam się tym piłkarzom nieskuteczności Darwina przede wszystkim od początku sezonu. On zaczyna te bramki strzelać, a Cody Gakpo, no to jest jednak kozak. To jest bardzo dobry transfer. Jak porównamy do Mane i Firmino, z którymi grał wcześniej Salah, to są zupełnie inni piłkarze. To są piłkarze 1,90 m i więcej, Darwin chyba pod 1,90 m, tak jak powyżej, więc widać, że tutaj Klopp będzie budował taką drużynę raczej maszyn z przodu, no bo mamy Salaha, który jest niski, który jest zwrotny, który no ale strzela jak na zawołanie, pobił przed momentem wszelkie rekordy, także jego chcą, wydaje mi się, że jego Klopp chce obudować taką armią z przodu, no i ten środek pola, który musi zmodernizować, tam giełda nazwisk dopiero ruszy, miliony muszą wypłynąć z kas klubowych i tutaj to trzeba wzmocnić. Liverpool znowu będzie grał tak jak w poprzednich latach. Mhm. Janusz, powiedz mi, bo tutaj Rafał wspominał o tym, że no, nie chcę nazywać tego hańbą, upokorzeniem, też pewnie tutaj Kamil jako były piłkarz będzie się mógł do tego odnieść, no ale ty, Janusz, też piłkę grałeś, tak się zastanawiam, jakbyś tak wszedł w skórę jednak no ludzi, piłkarzy Manchester United, co oni musieli czuć, co oni muszą czuć, no bo no to nie jest jednak zwykła porażka. Po pierwsze 0-7, z kim byś nie przegrał, no to jest no wielka, wielka sprawa, no a tu przegrywasz jednak no z tym odwiecznym rywalem. Zawsze kibice Manchesteru mówią, że dla nich liczy się pokonanie tylko Liverpoolu, też pewnie jeszcze Manchesteru City być może, no ale nawet bardziej Liverpoolu, że to są dla nich te ważniejsze derby, no a tutaj kończysz 0-7, no to jest coś, co po prostu no za 100 lat będzie wspominane, będą kolejne pokolenia o tym mówić. Właśnie o to chodzi, to jest kompromitujące w pewnym sensie, ponieważ wiemy, jaka jest walka między tymi dwoma drużynami i niestety Erik ten Hag i drużyna Manchester United będzie ten niechlubny rekord miała może na zawsze, bo tak może być naprawdę, bo nie wyobrażam sobie, że jeszcze raz taki wynik będzie. No ale to gdzieś się człowiek musi zapomnieć, to jest naprawdę wynik taki trochę niewytłumaczalny, ponieważ tak jak Rafał wspominał, ja się zgadzam, ja w dalszym ciągu wydaje mi się, że to jest ogromna robota, którą ten Hag tam odwala do tej pory, ale przed meczem wiadomo było, że tego nie można przegrać, bo Liverpool oczywiście po przegraniu, nie wiem, oddaliłby się od Ligi Mistrzów, a teraz niestety Manchester United oddalił się od zwycięstwa w lidze. No dużo ludzi mi mówi, o i tak Manchester United by nie wygrał. Ja się z tym nie zgadzam, jeżeli by mecz ten wygrali, to by był taki zastrzyk, że ja w dalszym ciągu myślę, żeby powalczyli do końca z Manchesterem City i z Arsenalem, ponieważ jest jeszcze ogromna ilość bardzo ważnych meczów. A także szkoda, ale punkt jest taki, że trzeba pamiętać, Kamil, może mi pomożesz w tym, że jednak kiedy się traci bramki, jest bardzo ważne. I ta bramka pod sam koniec, gdzie Manchester United zaczynał kontrolować już trochę grę przed pierwszą połową, no i dwie takie bramki zaraz po przerwie, chyba 5 minut obie wpadły, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o psychikę. A ta psychika, muszę też powiedzieć, że jest ważna dla Manchester United, dlatego że oni grali naprawdę doskonale, ale pomyślmy, wspominaliście, w ostatnich, nie wiem, 10 dniach grali
4 czy 5 niesamowicie ważnych meczów, bo czy z West Hamem w FA Cup, czy zwycięstwo oczywiście w lidze tych EFL Cup przeciwko Newcastle, z Barceloną bardzo ważny mecz, no i teraz z Liverpoolem. To wszystko nam się wydaje, że to jest takie proste, ale przychodzi taki moment, że naprawdę za to trzeba zapłacić i oni niestety zapłacili tylko dlatego, że wdali się w bójkę z Liverpoolem, a tego nie można zrobić. Tam na pewno Ten Hag powiedział w drugiej połowie, że muszą przytrzymać piłkę, nie mogą grać w kontrze, bo obie drużyny grały w kontrze, a wiemy, jaki doskonały jest Liverpool, jak im się tak da grać. No tak, no mówił Erik ten Hag przecież po tym meczu, takie mocne słowa, no wręcz, że byliśmy nieprofesjonalni, że nie wykonaliśmy po prostu swojej roboty, wiedzieliśmy, jak dobrze oni są w kontratakach, a widać, bo po Manchesterze, i to chyba może najbardziej boleć kibiców, no bo porażka się zdarza, tak, tracisz gole, ale w pewnym momencie, no to Manchester po prostu rzucił ręcznik. Ale to też to zadziałała dyspozycja dnia, bo jak popatrzymy, cofnęlibyśmy się troszeczkę i pooglądali mecze Liverpoolu, to Liverpool był przeciętny. No, co tutaj dużo mówić. Akurat w tym meczu naprawdę wszystko zagrało, ale pierwsza połowa moim zdaniem była pod kontrolą United. Te dwie sytuacje, o których Rafa mówił, to gdyby Manchester to strzelił, to ja nie wiem, czy Liverpool by się z tego podniósł. A tak, wpadła jedna, wpadła druga, wpadła trzecia, no i to wszystko się rozwinęło. No, zresztą widzieliśmy Salaha. No, to jest rzadki obrazek, żeby on ściągał koszulkę, chociaż mówiłeś, że już mu się to... Tak, była taka statystyka, że więcej razy od 2017 roku Salah dostał żółtych kartek za ściągnięcie koszulki, niż Manchester strzelił goli na Anfield. No właśnie dlatego o tym mówię, że tam wyzwoliła się w nich taka energia, taka radość. Okej, to był mecz z Manchesterem United, więc mecz specjalny. Natomiast przełamali, jakby każdy z tych piłkarzy przełamał taką niemoc, która trwała długie tygodnie i uwolnił z siebie taką energię, więc niesamowity kop mentalny. Tak przypuszczam, tak mi się wydaje. No i chciałbym to widzieć na boisku w rewanżu z Realem. No, wydaje mi się, że w takiej dyspozycji nie wiem, jak to powiedzieć, na takim flow, jak lecieli sobie z tymi kontratakami, tam było przyjęcie, podanie, grali na pamięć, wycofali. Automatyzm już się po prostu jak za najlepszych czasów, więc tutaj Real się musi zastanowić. Nie może się pozwolić Liverpoolowi rozpędzić, a to, że potrafią szybko biegać, to właśnie w tym meczu pokazali. A propos Salaha, to przypomniała mi się taka sytuacja z pierwszej części spotkania przy stanie 0-0. Lisandro Martinez tak brutalnie zaatakował Egipcjanina, uderzył go łokciem w twarz. Sędzia tego nie zauważył. Moim zdaniem to była co najmniej żółta kartka. Nie było nawet rzutu wolnego dla Liverpoolu. Miałem takie wrażenie, że chce Argentyńczyk pokazać, a właściwie wybić z głowy ochotę do gry w piłkę nożną Salahowi na najbliższe 90 minut. Zapomniał tylko argentyński mistrz świata, że Salah nie debiutował tego dnia w Premier League, że miał za sobą już ponad 200 meczów, że strzelił ponad 120 goli, że był 3 razy królem strzelców i faulując w tak brutalny sposób Egipcjanina, po prostu tak go rozeźlił, rozwścieczył, że ten nie dość, że strzelił 2 gole, to jeszcze zaliczył 2 asysty i moim zdaniem był najlepszym zawodnikiem Liverpoolu w tym spotkaniu. I jeszcze a propos tego, co Kamil mówił o meczu na Santiago Bernabeu, to ja przypomnę, że w ubiegłym sezonie Chelsea na tym stadionie prowadziła 3-0, więc można tam strzelić 3 bramki. Oczywiście Londyńczycy nie utrzymali tego wyniku i odpadli. Tak samo jak Paris Saint-Germain, Manchester City i Liverpool też nie dał rady Realowi, ale można strzelić 3 bramki w Madrycie, chociaż nie co dzień jest niedziela i nie co dzień się strzela 7 goli, nie co dzień się tak wygrywa w tak ekstra stylu, jak zrobił to Liverpool w niedzielę. Troszkę jeszcze chyba trzeba powiedzieć o tym ataku, no bo jak był Mane i Firmino plus Salah, to jednak ta gra była szybka, ale kombinowana. Teraz jest Darwin, który jest bardzo mocny w powietrzu i pewnie za chwilę zacznie seryjnie strzelać bramki głową, bo to potrafi robić. No i jest Gakpo, który pomimo tego, że ma 194 warunki fizyczne jak Haaland, to jednak w tej grze kombinacyjnej to on się świetnie odnajduje. Pierwsza jego bramka, maestria, naprawdę czapki z głów. Tak, rzadko się zdarza, że zawodnik o takim wzroście jest tak świetnie wyszkolony technicznie. Przecież Gakpo strzela bramki nogą. Nie przypominam sobie, żeby strzelił głową bramkę dla Liverpoolu. Taką jak z Senegalem na przykład na Mundialu. No to prawda, no wiemy, że...
Tak, zaraz Janusz, tutaj do ciebie przejdziemy, natomiast też chcę pokazać grafikę, no bo przecież niesamowita historia się wydarzyła nie tylko dlatego, że 7-0 Liverpool wygrał, ale Mohamed Salah przede wszystkim stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii Liverpoolu, jeśli chodzi o rozgrywki Premier League. 129 gol ten na 6-0, wyprzedzony Robbie Fowler, też no widzimy w pokonanym polu już wcześniej zostawieni tacy piłkarze jak Gerrard, Owen, Mane, Suarez, Firmino. Też Firmino wiemy, że się będzie żegnał po tym sezonie i taki fajny moment, kiedy wszedł w końcówce, że asysta i gol. Natomiast Janusz, no tutaj no widzimy, że Salah jako ten, można powiedzieć, ostatni z tego tercetu się chyba utrzyma po prostu najdłużej, no bo Mane już nie ma, Firmino nie będzie zaraz, a on ma taki chyba ten moment, że znowu udowadnia albo może udowodnić, że jednak te pogłoski, które się pojawiały, że on już nie daje Liverpoolowi tyle, ile wcześniej, no mogą być przesadzone, chyba że się mylę. No bo to jest zmiana warty taka, prawda, bo Salah grał tak doskonale, ponieważ wszyscy w tym tercecie z przodu grali bardzo dobrze i do tej pory jednak trzeba było trochę poczekać na to, żeby Darwin Nunes grał tak. Mówiło się o nim, że ma pełno sytuacji, nie potrafi strzelić. Gakpo dopiero przyszedł. W tym meczu Gakpo wydaje mi się, że był najlepszym zawodnikiem w tym meczu. Także jeżeli cała trójka funkcjonuje w taki sposób, to od razu Salah też się może obudził, bo wydawało mi się, że w tych poprzednich meczach wszystko było na jego barkach, prawda? Zawsześmy mówili, o Jezu, Salah gra słabiej, bo mnie się wydaje, że on po prostu za bardzo próbował, za bardzo chciał, bo chciał zrobić wszystko. Także nie wiem, czy ten jeden mecz, po tym jednym meczu już można powiedzieć, że jest zmiana tej warty, bo trzeba trochę poczekać. Tak reasumując o tym meczu, mówiliśmy o kompromitacji Manchester United, ale przecież nie zapomnijmy, że Liverpool 2 tygodnie wcześniej był skompromitowany u siebie z Realem Madryt. I no tak, nie wiem, oczywiście. Może nawet gorsza, bo kompromitacja w pewnym sensie, ponieważ prowadzili w tym meczu 2-0. I potem zapamiętajmy, że w meczu z Crystal Palace to była tragedia. Wydawałoby się, że oni się odbiją, bo muszą się po takiej porażce odbić, a ten mecz był nie do oglądania. Liverpool grał bardzo słabo, dlatego patrząc na takie mecze, właśnie chyba tak jak Kamil i Rafał mówili, te 7-0, co to będzie, co to znaczy, to naprawdę czasami przychodzą takie dni, że tak jak wspominałem wcześniej, tego kompletnie nie można wytłumaczyć. Jedyna rzecz, tylko, którą bym dodał, to może brak tej reakcji Ten Haga, bo do tej pory zawsze była, a widać było, że Rashford nie czuł się dobrze w środku. Na pewno Bruno Fernandes nie czuł się dobrze po lewej stronie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tam grał, bo jednak jak gra albo w środku, albo po prawej stronie. W przerwie jednak tych zmian nie było. Nie wiem, czy musiało być, bo to było tylko 1-0. I tak jak Rafał mówił, a mi się wydaje, że ostatnie, nie wiem, 15-20 minut tej pierwszej połowy należało do... Wiesz co, Janusz, ale tak się tylko wyjdę słowo właśnie, bo fajnie zacząłeś ten temat tych indywidualności. Czego ty się spodziewasz jednak teraz po Ten Hagu? No bo jednak jakieś konsekwencje muszą być i na przykład, nie wiem, myślisz, że są jacyś piłkarze, którzy teraz będą odstawieni od składu, wskaże jakichś tutaj winnych, czy raczej będzie dalej ten sam skład i tutaj idziemy tą samą drogą? Bardzo bym się zdziwił, jak była jakaś reakcja. Znaczy wiemy do tej pory, że chyba Ten Hag nawet kazał zawodnikom słuchać i patrzeć, jak się cieszą zawodnicy i kibice zaraz po meczu. Nie wiem, gdzie oni tam byli, gdzie stali, ale patrzyli się prawdopodobnie bez słów. Ja zaraz po meczu mówiłem, że dla mnie to Ten Hag powinien wejść, powiedzieć swoje przez 3 minuty, może 5 i wyjść, bo tam nic więcej nie można było powiedzieć. Kamil był na pewno w takich sytuacjach i niestety zawodnicy na pewno bardzo dobrze sobie zdawali sprawę, jak wielka jest ta porażka i czym więcej się mówi, wydaje mi się, tym gorzej, bo każdy wiedział, o co tam chodziło. Ale w dalszym ciągu to jest niewytłumaczalne. I na sam koniec, żeśmy nie zapomnieli, mówiąc o Liverpoolu i o tych zawodników w przodzie, dla mnie ważniejsza była postawa z tyłu, bo to już jest 5. mecz w Premier League bez straconej bramki dla Liverpoolu. Wiemy, jak ważne to jest. Mówimy często o środku pola i brakach tam. One tam są, mimo to, że Jordan Henderson zagrał na swoim poziomie. Wiem, że w jego wieku on to potrafi, tylko że po prostu nie potrafi tego robić w każdym meczu. To chyba jest normalne. Elliot też był znakiem zapytania przed tym meczem. Wszyscy spodziewali się Bajcetticha, jednak on wyszedł i zagrał dobrze, ale wydaje mi się, że zdrowy Konate razem z Van Dijkiem to jest ogromna, ogromna różnica. No dobrze, tak zamykając ten temat właśnie, Kamil, tak? Świetny mecz Robertsona też. Z Trentem w składzie nie stracili gola, także... Pierwszy gol to zasługa Robertsona, większa niż nawet Gakpo. Fajne rzeczy się działy, ale... Pod tym kątem mentalnym ciebie chciałem właśnie zapytać, no bo tu już cię Janusz parę razy wywoływał. Czy ty pamiętasz jakikolwiek mecz przegrany u siebie w karierze, co można jakkolwiek porównać i właśnie, no, jak reagowałeś, co się działo w tygodniu? Jak trener reagował? No, trochę to tak jakbyście, nie wiem, z Wisłą za najlepszych czasów na przykład z Legią dostali 0-7, no to aż tak nie było. Ale no, do tego to można porównać, że no to by pewnie...
Różnie trenerzy reagowali, ale wiesz, to co się działo w piłce 20 lat temu, a co się dzieje teraz, jak są przygotowani trenerzy do tego zawodu, to zupełnie dwa światy, inne światy. Teraz bardziej trenerzy właśnie przygotowują się pod względem, nie wiem, psychologicznym, żeby zespół postawić do pionu, albo dobrze zdyscyplinować, albo właśnie po takiej porażce, moim zdaniem tam nic się nie wydarzy. Aha. Ten hak wejdzie i powie, zrobiliście to, co zrobiliście. Jesteście zawstydzeni, ja jestem zawstydzony, nasi kibice są zawstydzeni, śmieje się z nas cała Anglia. Wychodzicie i proszę udowodnić, że my jesteśmy klasową drużyną, tak jak to robiliśmy przez praktycznie cały ten sezon. Zobaczcie, jak piękny jest ten angielski futbol, bo przecież za tydzień Liverpool jedzie do Bournemouth na jeden z teoretycznie najłatwiejszych meczów. Przecież w pierwszej rundzie wygrał 9-0 u siebie, teraz wygrał 7-0 z Manchesterem United, a żaden z nas nie postawi jakiejś większej sumy pieniędzy na to, że The Reds wyjadą z Dean Court z kompletem punktów. No ja myślę, że tak. To chyba, że w Brentfordzie tam ktoś rzuci, nie? No tak. Tak, tam jest taki jeden piłkarz. Ale wczoraj też na boisku pokazał, że całkiem nieźle potrafi grać. No dobrze, zostawiamy to. Na pewno takich problemów, mimo tego, że też mecz w tej kolejce przegrał i to już nie pierwszy w ostatnim czasie, nie ma Eddie Howe, bo jednak no, to nie było 0-7, tylko 0-2 i Newcastle też no, jednak zaprezentowało się trochę lepiej, ale to nie oznacza, że wszystko tam wygląda dobrze. O Manchester City też sobie oczywiście trzeba będziemy mówić, ale mamy taką grafikę z tymi właśnie ostatnimi wynikami drużyny, która przecież jeszcze tydzień temu grała także w finale Pucharu Ligi, ostatnie 5 spotkań. No i widzimy, na początku jeszcze były remisy z West Hamem, z Bournemouth, no, ale 3 to ostatnie mecze z tymi już drużynami czołowymi, które są w tym miejscu, czy były w ostatnich latach, do których Newcastle chce aspirować, no to były 3 porażki 0-2, no i tak się zastanawiam, gdzie tutaj szukać punktu zaczepienia na miejscu kibiców Newcastle, takiej nadziei, że ta Liga Mistrzów jeszcze nie odjechała, chyba że po prostu no według was już na to nie ma większych szans. Z czego wzięły się te problemy, Srok? No, wielu ekspertów podkreśla, że Newcastle cały czas gra dobrze, a w najgorszym wypadku nieźle. No ale nie strzela bramek, co widać po tej statystyce. Gdzieś zatracił skuteczność Callum Wilson. Isak też chyba po kontuzji nie jest jeszcze w najwyższej formie. Czytałem takie wypowiedzi ekspertów, którzy doradzają teraz Howe'owi, żeby próbował grać w ataku tymi dwoma zawodnikami, nie ograniczał się tylko do jednego z przodu. Myślę, że Newcastle, który jeszcze kilka tygodni temu było przez chwilę nawet na drugim miejscu w tabeli i nagle wyskoczyło, bo to się szybko dzieje w tej Anglii, tych meczów jest tyle. W tej chwili nie ma już Newcastle w czwórce i teraz... W piątce nawet nie ma, tak. I oczywiście kibic Newcastle może pomyśleć sobie tak na chłodno, że przecież przed sezonem bardzo bym się ucieszył z tego 6. miejsca, z europejskich pucharach, europejskich pucharów po latach, ale no wiemy, że jak te apetyty rosną szybko, wiemy, że jak kibice reaguje, że ze skrajności w skrajność popada. Zatem ja myślę, że tutaj jednak na miejscu kibiców Srok byłbym jednak spokojny i czekał na to, co zrobi Howe, bo on naprawdę bardzo rzadko zawodził w tym sezonie. Dobrze dobiera skład, dokonuje dobrych wyborów i myślę, że ta drużyna wróci na dobre tory. No ale musimy, czy to będzie czwórka, to oczywiście tego tak, nie wie nikt. Musimy sobie przypomnieć, od czego zaczynał, jak on tą drużynę budował, jakich piłkarzy sobie do tej drużyny dobrał i to nie były największe gwiazdy. Dla mnie problemem Newcastle jest... Znaczy, problemem. Tak jakby wyłączyli wtyczkę Almironowi. No, dla mnie to było, to jest chłopak, który takie żywe srebro, które w tym sezonie po prostu odpaliło. Asystował, strzelał bramki, no, prowadził grę, napędzał te ataki. No, potrzebni są tacy piłkarze, którzy ciągną zespół do przodu cały czas. Jak mają piłkę, ciągną go do przodu, nie biorą pod uwagę gry w poprzek czy też do tyłu. I w tym meczu City akurat mi się zespół Newcastle podobał, bo zagrał dobrze defensywnie. Ale tak jak właśnie Rafał powiedział, no
z tą skutecznością jest bardzo słabo, bo tam były sytuacje. Callum Wilson miał świetnie... Były sytuacje, a nie było strzału, bo o ułamek sekundy byli spóźnieni. Albo Isak, albo Longstaff. Że Linton miał no, kapitalną piłkę na lewej nodze, też się machnął i to chyba było przy stanie 1-0. Także to są błędy, które trzeba wyeliminować. Po prostu City pokazało, że jakościowo jest zdecydowanie lepszym zespołem, bo też nie możemy powiedzieć, że City miało o wiele więcej sytuacji od swojego przeciwnika. Także wydaje mi się, że puchary europejskie jak najbardziej, ale nie wiem, czy to będzie Liga Mistrzów. Mhm. Janusz, no wiemy, że tam w Stanach Zjednoczonych sąd federalny tam wziął pod lupę znowu właścicieli Newcastle i się tak zastanawiam, czy tutaj jeszcze to zamieszanie jakoś nie będzie się działo w głowie piłkarzy, trenera, bo Eddie Howe co wypowiedź, co konferencja, no to musi się odnosić do tych spekulacji. Wiemy, że pod koniec miesiąca ma być znowu takie spotkanie akcjonariuszy, właścicieli Premier League, którzy mają gdzieś tam na nowo analizować te kwestie właśnie, czy ten fundusz, który teraz sponsoruje Newcastle United, nie jest powiązany z Arabią Saudyjską. No taki temat około sportowy, ale tak się zastanawiam, czy to nie wpływa też trochę na Eddiego Howe'a, bo jednak widać, że on w tych wypowiedziach no nie czuje się komfortowo. Nie chce, mówiąc kolokwialnie, nic chlapnąć. No tak, no nie, on się nie czuje komfortowo tak jak ja, bo jeśli chodzi o te sprawy pieniędzy, naprawdę on jest trenerem i on jest od tego, żeby drużyna gdzieś miała najlepsze wyniki, a to jest dużym problemem. Też patrzę na nich, no i patrzę ostatnie 5 meczów, 3 remisy i 2 porażki, ale znaczy to porażki z Liverpoolem, teraz z Manchester City i jeszcze oczywiście z Manchester United w pucharze. To nie jest takie łatwe, nie jest proste, ale zadyszkę złapali na pewno. Wspominaliście już chyba o wszystkim, oczywiście najważniejsze. Ważniejszym jest taka, dla nich będzie zakupienie tej 9. No, Callum Wilson strzelił 1 bramkę, chyba nie wiem, od września czy października, nie pamiętam. No to chyba wszystko wam mówi. Nawet ten Chris Wood, który teraz odszedł do Nottingham Forest, tam już trochę strzelał i nie wiem, czy nie byłoby lepiej dla niego zostawić, bo on od czasu do czasu coś tam strzeli. Także to jest głębszy problem Newcastle United, dlatego że ja myślę, że aspiracje są ogromne. Jeżeli oni nie wejdą teraz do tej pierwszej czwórki, to wydaje mi się, że to będzie ogromna, ogromna porażka Newcastle United. Może nikt się tego nie spodziewał, ale to jest taki sezon, w którym naprawdę wielkie drużyny miały gdzieś tam problemy i nie wszystko jest takie jasne. To nie jest to, że Liverpool i Manchester City już teraz są 30 punktów przed wszystkimi, ale to jest sezon, gdzie wiadomo, Arsenal nie rozpoczął może tak jak teraz gra, ale wiemy, że Manchester United miał swoje problemy, Chelsea ma swoje problemy, Liverpool ma swoje problemy, czyli to był idealny moment, w którym taka drużyna jak Newcastle właśnie z takimi aspiracjami i pieniędzmi, może jeszcze nie wydanymi w ten sposób, w jaki kibice by chcieli, ale gdzieś zbudowali te fundamenty i wydaje mi się, że będąc, no nie wiem, takim prawie pewniakiem na pierwszą czwórkę jeszcze 2-3 tygodnie temu, to co się dzieje teraz, to ja bym się trochę martwił, bo to jednak duża, duża porażka, a jeżeli by nie weszli do tej pierwszej czwórki. Tak, Newcastle cały czas ma najlepszą defensywę w lidze i to naprawdę drużyna straciła o kilka goli mniej niż kolejny w tej klasyfikacji. Liczyliśmy przecież Nickowi Pope'owi te mecze bez wpuszczenia gola, no ale wystarczył ten jeden jego kardynalny błąd, gdzie dostał czerwoną kartkę. Akurat zdarzył się tuż po tym mecz w Pucharze Ligi, gdzie nie mógł zagrać ani on, ani rezerwowy bramkarz Newcastle ze względów proceduralnych. Myślę o Dubravce i to też miało duży wpływ, przypuszczam, i na wynik spotkania z Manchesterem United w finale Pucharu Ligi i także na kolejne spotkanie, że oni jeszcze mogli po tym się nie pozbierać. Wiecie co, ale to jeszcze 2 słowa, bo tutaj do tego, co Janusz też mówił, wydaje mi się, że przed sezonem nikt nie myślał o tym, że Newcastle będzie walczyć o Ligę Mistrzów. Ale wiesz, też przed sezonem nikt nie zakładał, że Liverpool i Chelsea będą tak słabe. No jasne, natomiast no, ten zespół jest budowany, ale to jest dopiero początek. No, jakbyśmy sobie popatrzyli personalnie, no to okej, mamy fajnego prawego obrońcę, bardzo dobrego prawego obrońcę. Bramkarz, ale już środek obrony. Ostatnio Lascelles grał, tak? Tak, no to, wiesz, no jest, tak, jest Bruno Guimaraes, no jest z Longstaffem w środku. Myślę, że jeżeli pójdą te pieniądze, które mają iść, to jednak jakościowo albo większe nazwiska pojawią się w Newcastle i wtedy będzie można od nich wymagać, bo teraz to jest drugi sezon? To jest drugi sezon, znaczy kiedy... pierwszy pełny, potem przejęcie. No dokładnie. No, to jest Anglia. To nie jest tak, że tutaj
No to prawda, ale jak sobie popatrzysz, sypiesz funtami czy dolarami i za chwilę to się zrobi, bo tutaj jest 10 zespołów, które mają i dużo pieniędzy i bardzo dobrych piłkarzy. Tak, ale jak się stworzyła szansa, to warto ją wykorzystać. No oczywiście, oczywiście. Tak, wiesz, macie tę trójkę z przodu faktycznie. No City, United, Arsenal uciekły w tym sezonie, ale o czwarte miejsce, no to wygląda na to, że pewnie będzie walka zespołów takich mniej lub bardziej poranionych. No bo mamy Tottenham, o którym sobie jeszcze będziemy mówić, no to też jest zespół, który jest niestabilny. Liverpool, który no nadal przecież nie wiemy tak naprawdę nawet po 7-0, czy będzie tak, bo już walczył. Mieliśmy taką serię, wprawdzie to była taka miniseria, że wygrał Liverpool i z Newcastle, wygrał z Evertonem i też się wydawało, że już jest na dobrym torze, a potem przyjechał Real, potem pojechał Liverpool, no Crystal Palace i dwa mecze słabiutkie. No, ale patrz, Tottenham, Harry Kane, Son, Kulusewski, Liverpool, no to nam się ładnie przedstawił w meczu z United, a jak popatrzymy sobie na Newcastle, no to okej, jest Isak, jest Callum Wilson, który powinien być bardziej skuteczny, no i tak naprawdę później. No tak, no ale to trzeba by się zastanowić. Już słabiej. No też mówił Eddie Howe o tym, że był pytany, dlaczego posadził na ławce Saint-Maximena, który przecież w pierwszym meczu z City robił kołowrotek z Kyle'a Walkera i też rzeczywiście ostatnio wyglądał nieźle. No i powiedział Eddie Howe, że no rozumiem to twoje pytanie, bo sam trochę się dziwię, no ale może to jest taka sytuacja, że wreszcie będę miał trochę bardziej kłopot bogactwa w ataku, no bo wrócił do zdrowia Isak, był Gordon przecież, z którego też mógł skorzystać, no i liczy po prostu trener na to, że wszyscy będą zdrowi, no i wtedy nie będzie musiał z ławki na przykład chodzić, no nie wiem, Elliot Anderson, tak jak się zdarzało też, czy inni zawodnicy, albo na przykład, nie wiem, Jacob Murphy, który no nie wiem, Matrici, tak, no to już jest zupełnie gdzieś tam poziom, który raczej nie predestynuje do europejskich pucharów, no ale dobrze, Manchester City też zwycięstwo w tym meczu i taki powrót wydaje się do dobrego grania. Niedługo też będą mieli ten rewanż z Lipskiem. Oczywiście jeszcze nie w tym tygodniu, tylko w następnym. Ale Janusz, jak tobie się Manchester City w tym spotkaniu podobał? Bo znowu chyba taki mecz, gdzie Phil Foden no, pokazuje, że jest teraz rzeczywiście w dobrej dyspozycji. No oczywiście, to jest to, za co naprawdę mam duże poważanie dla Pepa Guardioli, bo on wie, w jakim momencie są jego najlepsi zawodnicy. Często, chyba wspominałem już tutaj, nawet jeżeli są na topie, to też potrafi ich odstawić, tylko po to, żeby ich zmobilizować do lepszej gry. I widzieliśmy to, robił to z Bernardo Silvą, robił to z Grealishem, robił to z De Bruyne od czasu do czasu, robi to z każdym naprawdę zawodnikiem. A z Kyle Walker przecież bardzo często to robi. To jest taka jego sposób mobilizacji, tylko że on to właśnie często robi, jeżeli zawodnicy dobrze grają. Phil Foden ostatnio chyba od Mistrzostw Świata nie grał na takim poziomie, ale nie zapominajmy, że Pep Guardiola kiedyś powiedział, że to jest najbardziej zdolny zawodnik, z którym w życiu trenował. Mam nadzieję, że trenując Messiego, że powiedział to na serio, ale to powiedział, nie bał się tego powiedzieć i jednak ufa mu i wierzy. I wydaje mi się, że jest takim trenerem, który naprawdę potrafi wydobyć wszystko to, co jest najlepsze u zawodników. Przynajmniej potrafi ich mobilizować. I to jest bardzo fajne, że taki zawodnik jak Phil Foden gra. Przecież w sumie odstawił, i to jest następny zawodnik, z którym już to robił i teraz zrobił, odstawił Mahreza w momencie, kiedy, no nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, był chyba w swojej najwyższej formie. Także to jest właśnie walka o to miejsce. Każdemu daje szansę. Wydaje mi się, że naprawdę to, co robią na treningu czy w czasie meczu, jeżeli grają dobrze, to dostaną tą szansę, nawet jeśli któryś z zawodników gra dobrze. Także wydaje mi się to całkiem normalne. To nie był jakiś najlepszy mecz Manchester City. Oni jeszcze nie zagrali na swoim takim optymalnym poziomie, bym powiedział, ale to tylko chyba liga się musi bać tego, bo popatrzmy, gdzie oni są. Chyba zgodzimy się, że jeszcze nie grają. To nie jest ten Manchester City sprzed 2 lat czy 3 lat, ale naprawdę myślę, że ten czas przejdzie. Dlatego ja w dalszym ciągu uważam ich za może główną drużyną do wygrania tego mistrzostwa, ale o Arsenal sobie jeszcze porozmawiamy. Tak, będzie jeszcze. Ale ja też mam takie zdanie, że jakoś cały czas ten o Arsenal będziemy rozmawiać, tak, ale że Arsenal nie wytrzyma. No, że nie wytrzyma, a tutaj się odniosę do Mahreza, bo to jest najlepsze przyjęcie piłki na świecie. Bez dwóch zdań. Lewą nogą, chociaż prawą też przyjmuje, ale to jest niesamowite, jak on to robi, to można po prostu... Szczególnie z góry, nie? Jak... O tak, oglądać jak on to robi, jak on się zabiera z piłką do przodu, ale wydaje mi się, że głównym architektem tego, co teraz się dzieje w Manchester City, jeżeli chodzi o grę ofensywną, no bo Rodri gra na wyśmienitym poziomie, natomiast miałem co do tego gościa duże wątpliwości, to jest Jack Grealish. Tak, i zaczyna naprawdę dźwigać zespół na swoich barkach i robi to
bardzo fajny sposób. Mhm. I to też jest zawodnik, który przez pewien czas długo siedział na ławce rezerwowych. Janusz poruszył ten wątek rezerwowych. No tutaj Guardiola pokazuje klasę, mówi wszystkim swoim piłkarzom, nie ma u mnie świętych krów. Jeżeli ktoś jest w słabszej dyspozycji, jeżeli ktoś nie pasuje mi ze względów taktycznych, to siedzi na ławce. I zdecydowana większość piłkarzy, mam takie wrażenie, rozumie trenera i się z nim zgadza. Może dyskutować w szatni, ale nie na łamach mediów. I jeden, który się nie zgodzi, Cancelo musiał opuścić klub, bo oczywiście on może teraz mówić, że ze względów taktycznych mu pewne rzeczy nie pasowały, ale ja myślę, że właśnie ta ławka rezerwowych dla Portugalczyka sprawiła, że on nie chciał się z tym pogodzić, a widocznie miał podstawy Guardiola stawiać na Rico Luisa, na Walkera, na Ake, na lewej czy na prawej obronie, a i Cancelo taki niepogodzony, niepokorny okazał się do końca, no i musiał opuścić klub. Jeszcze chciałem jedno zdanie powiedzieć o takim jubilacie, który akurat ten jubileusz przypadł mu na mecz, w którym nie musiał się wykazywać jakimś wielkim kunsztem. Myślę o Edersonie, bo to był jego mecz, w którym zachował po raz setny czyste konto. I tutaj też od razu przypomina mi się... Proszę bardzo, jak grafika wierzy. Przypomina mi się Guardiola, jak odsuwał od gry Joe Harta, jednego z takich idoli kibiców, zawodnika, który tam 4 razy wygrywał złotą rękawicę, który był tam mistrzem Anglii za kadencji poprzednich menedżerów Manchesteru City, a ten w zasadzie nie dał mu szansy. Dużo ryzykował moim zdaniem Guardiola, ale opłaciło się, chociaż kolejny wybór Claudio Bravo też nie był strzałem w dziesiątkę, no ale jak już przyszedł Ederson, no to ten Manchester City regularnie zdobywa trofea, chociaż tutaj też przyznajemy wszyscy, że częściej mówimy o tej ofensywie Manchesteru City niż o obrońcach i bramkarzu. No ale ważny jest Ederson przy tym systemie Guardioli, no bo przede wszystkim gra nogami. Tak, no to tutaj jest pewnie... Zawsze może zagrać w środku pomocy. Jak karnego może strzelić. Tak, tak, myślę, że niewielki... Wielki... No, proszę bardzo, Janusz. To jest też ten głód tych zawodników, no bo wspominaliśmy wielu zawodników, ale na przykład taki Ilkay Gundogan, nie wiem, czy wydawało, dla mnie grał doskonałą partię. To jest zawodnik, który gdzieś tam po cichu się mówi, że odejdzie, że może chce odejść, że może już nie jest tak lubiany przez Pepa Guardiolę, a naprawdę gra bardzo ważną rolę. Czy na przykład taki Bernardo Silva, który praktycznie na pewno raczej odejdzie, ale pamiętacie, wszedł na boisko i przy tej drugiej bramce, no naprawdę rewelacja. Także to jest ten głód. Każdy chce tam coś od siebie dorzucić w tej drużynie, a wydawałoby się, że naprawdę już wszystko wygrali. Gdzieś tam może mówimy o tych cyklach, które się kończą gdzieś tam. Było tak z Arsenalem czy z Manchester United. Teraz możemy popatrzeć na Liverpool albo Chelsea. A tamten cykl jakoś wydaje się, że się może skończyć. Może nie jest tak dobrze, jak było, ale w dalszym ciągu ta jakość, którą każdy zawodnik potrafi. Jakość, czy może nawet złość w pewnym sensie, bo ja widzę taką złość w Fodenie, widzę taką złość w Gundoanie czy w Bernardo Silva. Nawet jak wchodzą z ławki i na pewno myśleli, że wyjdą w pierwszej jedenastce. To jest bardzo ważne, żeby osiągnąć sukces. Mm-hmm. No to prawda. Ilkay Gundogan to nie wiadomo, czy w przyszłości nie zostanie trenerem i myślę, że może bardzo sobie dobrze w tym poradzić, bo wiem, że już kursy w tym kierunku robi. Też opowiadał ostatnio w wywiadzie z Michałem Zachodnim w Viaplay, że zainspirowany jest Pepem Guardiolą między innymi, ale też i innymi trenerami, z którymi pracował, przyszedł z Jurgenem Kloppem, też miał do czynienia z Tomasem Tuchelem, także jest od kogo się na pewno uczyć i będziemy się temu przyglądać. Natomiast przechodzimy sobie do starcia Arsenal-Bournemouth, no bo no tam się myślę, że działo nawet więcej niż można było przypuszczać, bo to takie spotkanie, gdzie jak ktoś spojrzał na papierze, no to oczywiście, że tam kartki papieru też u Janusza fruwają, więc pewnie jak spojrzał na papierze, na terminarz przed kolejką, to no pewnie tam 3-0, 4-0 przejadą się. Natomiast no gong już był bardzo szybko, bo też mamy to na grafice. Drugi najszybszy gol w historii Premier League Filipa Billinga. 9 sekunda, 9,11, tylko Shane Long szybciej potrafił strzelić w meczu Watfordu z Southampton. No ale... taki mecz, który, no jeśli Arsenal rzeczywiście zdobędzie mistrzostwo, no to chyba będzie oddzielny rozdział w książkach, oddzielny odcinek w serialach, no bo no tak to wyciągnąć jeszcze Reece Nelson, który przecież nie jest najważniejszą postacią, ale znów o sobie przypomniał, no to takimi meczami, no chyba śmiem twierdzić, zdobywa się po prostu mistrzostwo. Nie takimi tylko, gdzie wygrywasz po 5-0, tylko właśnie takimi. Tak, znów wypada rozpocząć od rezerwowych, którzy odegrali w Arsenalu no niepośrednią rolę w tym spotkaniu. Często mówimy... Po tym spotkaniu, że Arsenal nie zagrał dobrze, ale właśnie taką walecznością, determinacją wyszarpał te 3 punkty, ale zapominamy, że miał naprawdę trudnego rywala, który...
Ja tak sobie myślę, że zdecydowana większość kibiców, jeśli nie wszyscy, kibice Arsenalu przed tym spotkaniem powiedzieli sobie, że mamy teoretycznie najłatwiejszego rywala do końca sezonu, że to musi być spacerek, a nie przeprawa. Natomiast oczywiście kibicowi wolno tak myśleć. Natomiast jeśli któryś z piłkarzy tak pomyślał, no to skończyło się jak skończyło, że trzeba było czekać do 97 minuty na tego zwycięskiego gola. Natomiast chciałbym podkreślić też dobrą grę Bormów, bo to zespół, który nie tylko strzelił dwa gole. On mógł tych goli strzelić dwa razy więcej i jednym z lepszych piłkarzy, kanonierów w tym spotkaniu był Aaron Ramsdale, który miał jeszcze powód, żeby grać. Był podwójnie zmotywowany, jak to mówimy, bo grał przeciwko swoim byłym kolegom, przeciwko byłemu pracodawcy, przeciwko klubowi, w którym się przecież wypromował, choć nie potrafił go utrzymać w Premier League, bo to właśnie za kadencji Ramsdale'a drużyna spadała z ligi. Ale ci rezerwowi, właśnie ten Nelson, Smith Rowe, akurat White jest zwykle podstawowym zawodnikiem, ale tu wszedł z ławki, no naprawdę odegrali ogromną rolę i tutaj nos trenera zdecydował, chociaż pewnie wpuszczając ich na boisko, no nie miał prawa myśleć Arteta, przypuszczać, że to oni będą najważniejsi na boisku. No ten mecz pokazał, jak mocna jest ta liga. No jest Arsenal, który generalnie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa i raczej jak już wspominałem, tak się zastanawiam, kiedy on się zatrzyma i wydawało mi się, że to będzie ten mecz, a jednak 97 minuta i trochę mi się to skojarzyło z Liverpoolem, kiedy wygrywał mistrzostwo i tam w tych końcówkach oni zawsze albo dojeżdżali tego rywala, albo przechylali szale zwycięstwa na własną korzyść. Tutaj było bardzo, bardzo podobnie i o rezerwowych już powiedział Rafał, no to jest właśnie ta głębia składu i ten mecz też pokazał jak, czy to Guardiola, czy teraz Arteta, jak oni zajmują się wszystkimi piłkarzami, nie tylko tą jedenastką, czy czternastką, czy piętnastką, których używają, ale tam jest kadra 20-25 zawodników i każdy musi czuć się ważny. I taki Nelson, jak wchodzi na boisko, to on musi być przekonany, że on może zrobić wielkie rzeczy, no bo zrobił wielkie rzeczy i być może to jest krok milowy do tego, że Arsenal wygra mistrza. Natomiast jeżeli chodzi o Bormut, to Bormut chyba samo się zaskoczyło tą pierwszą akcją i od razu strzeliło gola, bo wydawało mi się, że przyjadą bronić. No tam statystyki, wszystko, posiadanie piłki i tak dalej, przewaga druzgocąca Arsenalu, ale oni przyjechali po stały fragment gry, ten stały fragment gry zrobili perfekcyjnie. Dwa wybloki, wejście, strzał i było 2-0 i było bardzo blisko do tego, żeby z meczu przeciwko Arsenalowi przywieźć jeden punkt. No to no niebywałe by było. Natomiast przed nimi są ważniejsze mecze. No, wydaje mi się, że jak jechali na Emirates, to tam na każdy jeszcze będą każdy generalnie tam jakby miał świadomość tego, że może być ciężko, może być nawet niemiło. Możemy dostać kilka goli, ale nie mamy nic do stracenia. Musimy ten mecz zagrać. Przed nami kolejne wyzwania, gdzie będziemy grali z bezpośrednimi rywalami co do utrzymania i ten mecz pokazał, że oni potrafią. I pierwsza drużyna i drużyna, która jest na dnie tabeli, ale jak pozwolisz takiej drużynie, no to ona też po prostu strzela bramki. Janusz, taki mecz, który pokazał, że też jednak ma w czym wybierać Mikel Arteta, bo pamiętam też często, czy narzekaliśmy, ale na pewno zwracaliśmy uwagę, że trochę może skostniały jest Arteta w tym składzie, że zbyt często grał Nketiah, że było za mało zmian, dopóki nie doznał kontuzji Jesus, no to ten Nketiah też nie miał w ogóle za bardzo szansy wskoczyć. No tutaj też trochę kontuzji Nketiaha w ogóle nie było przecież w kadrze meczowej. W trakcie meczu też Trossard musiał trochę szybciej zejść z boiska, no i mamy Smitha Rowe'a, mamy Nelsona, Chucky przecież nie było w pierwszym składzie. W ogóle to był pierwszy mecz, też widziałem taką fajną statystykę od 86 roku, kiedy nie zagrał ani jeden piłkarz, którego prowadził Arsene Wenger. No bo właśnie nie było Chucky, który jeszcze pamięta te czasy, i nie było Nketiaha. No i to taki mecz, który tym rezerwowym no może rzeczywiście dodać trochę pewności siebie, a to może być też ważne, bo zaraz Arsenal gra w Lidze Europy i może to nie jest najważniejszy front, ale no tam będą mieli szansę się pokazać już w większym wymiarze. No tak, no często mówimy, że to jest drużyna bardzo młoda, ale mi się wydaje, że to jest drużyna już bardzo dojrzała. Może dojrzewają w czasie tym sezonie, bo to jest specjalny sezon dla nich. Mówiliśmy o tym, o Newcastle, że to jeszcze trochę za wcześnie, że się budują. Dla Arsenalu też można powiedzieć, że przed sezonem oni o tym nie myśleli, ale uważam teraz, że to jest ogromna szansa dla Arsenalu. W moim przekonaniu oni muszą to wygrać, bo ja nie jestem pewien, czy oni będą mieli taką drugą okazję, nawet jak się wzmocnią, a nie wiem, czy taki, bo to jest taki idealny sezon, układa się wszystko po ich myślach, prawda? Bo ta dojrzałość wynika też, pamiętacie, cały czas żeśmy rozmawiali, no
poczekamy, aż zagrają z Manchesterem City, bo wiadomo, że ten pierwszy mecz się nie odbył i właściwie nie widzieliśmy, jak oni będą wyglądać przeciwko Manchester City. Przegrali dwa mecze, bo jeszcze w pucharze z nimi grali, ale zobaczcie, jak się odbili po tym meczu. U siebie porażka, a potem cztery zwycięstwa i to nie byle jakie. Dlatego mówię, że to jest drużyna dojrzała, bo wyjechali do Aston Villa, do Leicesteru, później z Evertonem i teraz w 9 sekundzie tracą bramkę, tak jak żeście wspominali, tracą Trossarda, który grał dobrze i dobrze się wkomponował w tą grę. Można było powiedzieć, że wszystko szło przeciwko nim, a tu nagle wchodzi Smith Rowe po takiej przerwie, Reece Nelson, tak jak wspominaliście, nawet ten White, to chyba pierwsza bramka, Rafał, ty jesteś tym mocny, nie? Tak. Chyba pierwsza bramka, także to są takie, może banały w pewnym sensie, ale to dla mnie to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Także chyba tak jak Kamil powiedział, to jest taka drużyna, w której wszyscy się cieszą tą grą, są może dlatego, że są młodzi i każdy chce dołożyć tą cegiełkę do tego sukcesu, bo oni wiedzą, że to jest duży sukces teraz, gdzie się znaleźli i teraz właśnie jest ten newralgiczny moment, w którym naprawdę dowiemy się, czy ich na to stać, bo uważam, że tak jak wspominałem wcześniej, jeszcze będzie pod górkę trochę tam, no bo musi być, bo jest walka dosłownie o każdą pozycję w tej lidze i dlatego taka drużyna jak Bournemouth, która, żeby nie ta bramka w tej 9 sekundzie, jestem przekonany, że to było 3-4-0 dla Arsenalu. Mm-hmm. No też wiemy, Martin Odegaard kolejny, myślę, fantastyczny występ. 11 strzałów chyba oddał on sam, a to przecież często jak drużyna w całym meczu odda 11 strzałów, to mówimy, że duża, fajna liczba. A tutaj on sam jako jeden zawodnik to wypracował. No i mamy w czwartek ten mecz Ligi Europy. Trzymamy kciuki, żeby Jakub Kiwior dostał szansę, no bo kiedy jak nie w Lidze Europy mecz. Kiedy jak nie w Lizbonie. Tak, no piękne by były okoliczności przyrody na pewno. Natomiast Ligę Europy zostawiamy, przechodzimy sobie do Ligi Mistrzów, bo przecież też dwie drużyny angielskie w tym tygodniu będą walczyły o odrobienie jednobramkowych strat. No i Janusz, zacznijmy sobie od Chelsea. Zwycięstwo 1-0 z Leeds. Dzisiaj wieczorem bardzo ważne spotkanie z Borussią Dortmund, takie, które pewnie zdefiniuje no już tak ostatecznie ten sezon i kto wie, no być może też przyszłość Grahama Pottera. Zwycięstwo z Leeds traktujesz jako taki powiew optymizmu, czy byś tutaj nie szalał za bardzo? Nie, no z nimi to nie można szaleć, bo im się sezon skończył oprócz tego meczu z Dortmundu. Nawet jeśli to przejdą, to chyba nikt za bardzo nie wierzy w ich sukces w Lidze Mistrzów. Także, ale to była tak, wydawało mi się, że byli trochę bardziej zorganizowani w tym meczu. I nie wiem, czy to jest może dlatego, że szukamy czegoś, czego nie ma, ale gdzieś tam wydawało mi się, że to była drużyna, która praktycznie od początku do końca wydawało mi się, że kontrolowała ten mecz i w miarę była zorganizowana, ponieważ znowu zobaczyliśmy nową drużynę. Oczywiście w każdej kolejce to jest dużo w każdym razie zmian i naprawdę ciężko mi powiedzieć w tym momencie, jaka jest najlepsza jedenastka. Najważniejsze, co ja wyciągnąłem z tego meczu, to jest wzrost formy Sterlinga, bo naprawdę to już nie jest pierwszy mecz, chyba dwa czy trzy mecze trochę z ławki. Naprawdę wydaje mi się, że jest już teraz na pewno zdrowy, na pewno jest w formie, co jest ważne, bo jednak to jest zawodnik, który przyszedł za bardzo duże pieniądze do tej drużyny i który wydawało mi się, że będzie ważny. Nie może w tym strzelaniu tych bramek, bo wszyscy o tym mówili, ponieważ nawet jak grał w Manchester City czy w Liverpoolu, to nie był dla mnie zawodnik, który wykańcza wszystko, ale ważny jest dla tej drużyny. Także umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o Chelsea. Ten powiew optymizmu zauważyłem już w pierwszym meczu tej 1/8 finału Ligi Mistrzów w Dortmundzie, gdzie Chelsea oddała 8 celnych strzałów. Z przebiegu spotkania to Londyńczykom należało się zwycięstwo, no ale oczywiście wystarczył jeden sprint Adeyemiego, który ograł tam jak dziecko Enzo Fernandeza i strzelił tego zwycięskiego gola. Adeyemiego teraz nie będzie. Fernandez, przypuszczam, że przy stałych fragmentach gry już nie będzie dla Chelsea, nie będzie zostawał jako ostatni obrońca. Kogoś innego już Graham Potter wyznaczy. No Chelsea nie potrafi strzelać bramek i nie zmienia tego fakt, że zdobyła gola w meczu przeciwko Leeds United, no bo to Leeds jednak aż takich wymagań dużych nie postawiło przed drużyną Pottera. No w iluś tam kilkunastu meczach z rzędu najwyżej jednego gola potrafi strzelić zespół, który ma w składzie naprawdę świetnych, może nie sprinterów, ale ofensywnych piłkarzy, bo akurat środkowego napastnika
napastnika jakoś no, mógłby być nim Aubameyang, no ale wiemy, że on w Lidze Mistrzów grać nie może. Ja cały czas będę powtarzał, że współczuję Grahamowi Potterowi, że musi aż z tak wielką grupą gwiazd współpracować jednocześnie i to nie dlatego, że wcześniej pracował w Brightonie, gdzie tych gwiazd było jak na lekarstwo, ale był za to świetny zespół. Natomiast no, mam takie wrażenie, że jednak trochę zbyt wielu piłkarzy sprowadził mu Todd Boehly do drużyny w krótkim odstępie czasu, czyli w tych dwóch okienkach transferowych. No ale jest takie powiedzenie, że menedżer jest od tego, żeby rozwiązywać problemy, a nie je piętrzyć, a przez tych kilka spotkań, bo w trzech z rzędu przecież Chelsea nie strzelała goli, mało tego, traciła gole w tych meczach i przegrywała. Zatem tutaj nikt się nie będzie pieścił z Potterem i niewykluczone, że jeżeli nie pokona Borussii, nie wyeliminuje wicelidera Bundesligi, który ma 10 meczów z rzędu wygranych, no to straci pracę, bo wprawdzie Todd Boehly go popiera, no ale są takie informacje ze Stamford Bridge, to on, że jest tym odosobniony, że paru członków Rady Nadzorczej czy zarządu Chelsea, no już ta praca Grahama Pottera nie podoba się i zaczynają tracić cierpliwość. No bardzo podobnie mogło być właśnie z drużyną Eddiego Howe'a, bo tam też mogło, nie wiem, by spłynąć 500 milionów albo 800 milionów. 5 dużych nazwisk i widzimy, jak to w Chelsea. Niby menadżer, który był objawieniem i no nie za darmo znalazł się w tym klubie. Świetnie prowadził Brighton, a tutaj przyszedł. Liczba gwiazd się zdecydowanie zwiększyła. Każdy chce grać. Trzeba tych piłkarzy jakoś i ugłaskać, i ujarzmić. I to na razie się nie udaje. Tym bardziej, że Chelsea po prostu gra słabo w piłkę, jest bardzo nieskuteczna, ale ten ostatni mecz akurat wydaje mi się, że to jest światełko w tunelu i podobnie jak przy Liverpoolu, tak tutaj przy Chelsea, wydaje mi się, że to jest dobry moment na to, żeby awansować w tej Lidze Mistrzów i ruszyć z kopyta. Bardzo mocno stawia na Loftusa Cheeka w środku pola Graham Potter, ale dołączył do tego Kovacic, który też wykazał się niezłą formą. Tutaj Janusz mówił o Sterlingu. To też jest piłkarz, który ciągnie drużynę do przodu. Jak dojdzie do tego Kai Havertz i poprawi skuteczność, to wydaje mi się, że Chelsea powolutku będzie rosła. Mhm. No też ciekawe, jak sobie będą radzić w tej obronie, bo wiemy, że Thiago Silva kontuzjowany. Tutaj no, pod kątem ofensywnym go na pewno Wesley Fofana zastąpił, bo przecież strzelił pierwszego gola w Premier League, no ale wiemy, że przede wszystkim od niego się będzie oczekiwać dobrej defensywy, a no, nie zapominajmy, że Badiashile nie jest przecież zgłoszony i teraz trzeba pytanie. Mieć po prostu piłkę pod kontrolą i nie będzie z tym problemu. No tak, ale tak patrząc też trochę, jak się rozwija, oczywiście to jest dopiero początek tej kariery, ja daleki jestem od jego skreślania, ale na razie to ten początek nie jest jakiś inwazyjny w wykonaniu Mudryka. No to pytanie, czy konkretnie na ten teraz mecz wieczorem by bardziej nie przydał się Badiashile po prostu Chelsea niż Mudryk, aczkolwiek no muszą odrabiać straty, więc powiedzmy, że nawet ten Mudryk jako ofensywny gracz z ławki może tutaj jakąś rolę odegrać. Nawet na pewno zgadzam się z tobą, że Badiashile bardziej by się przydał niż Mudryk, który... No, zagrał ze dopiero... Sterlingiem rywalizację na razie. Tak, ale chodzi mi o to, że po prostu do tej listy piłkarzy zgłaszanych do Ligi Mistrzów, na tę listę wpisywano tych piłkarzy, za których Chelsea zapłaciła najwięcej, a nie tych najlepszych. No, a wiemy, ile kosztował Mudryk, wiemy, ile kosztował Fernandes, akurat on jak najbardziej zasłużył. No, João Felixa wprawdzie jeszcze nie kupiono, ale wiemy, że jeżeli dojdzie do tego transferu, to znów trzeba będzie 100 milionów zapłacić. Na razie jest tylko wypożyczone, ale to wypożyczenie też było bardzo drogie. No dobrze, przechodzimy sobie do Tottenhamu. Janusz, tam dużo mówi się o przyszłości Antonio Conte. On ma wrócić jutro na ławkę w meczu z Milanem. Wiemy, że ostatnio go nie było. Natomiast dzisiaj taki duży tekst z The Athletic, którym no pada takie zdanie, czy powiedzmy taka narracja, że to po prostu ten kontrakt nie zostanie przedłużony, który wygasa na koniec sezonu. Też zaczynają się zastanawiać włodarze, czy wróci Pochettino, czy Tuchel. No i w takiej atmosferze Tottenham przystępuje też do meczu, który no może nie aż tak bardzo jak w przypadku Chelsea zdefiniuje sezon, bo oni dalej mają też o co grać w Premier League. Po prostu gonią te czwórkę i chcą tam się znaleźć w przyszłym sezonie, no ale po tym momencie, gdzie tego Stelliniego chwaliliśmy za ten spokój, też były dobre wyniki, no to trochę się pogorszyło. Porażka z Sheffield United na pewno taka, no bolesna, bo Tottenham wiemy, ile czeka na jakiekolwiek trofeum, odpadli z Pucharu Anglii, no i teraz też porażka z Wolves. No i nie wiadomo, czego się spodziewać po tej drużynie, bo gdzieś widać, że drużyna, znaczy są dobrzy zawodnicy, ale nie jestem przekonany, że jest drużyna i wydaje mi się, że to, co się dzieje z Antonio Conte, to
tak troszeczkę niepoważne. Ja wiem, że na pewno zawodnicy może trochę więcej wiedzą, ale jeżeli to będzie bez sukcesu, a wydaje mi się, że znowu nie będzie żadnego zwycięstwa. Mówiliśmy już o Harry Kane'ie. Heung-min też w moim przekonaniu będzie chciał odejść. Także w moim przekonaniu już teraz, jeżeli Antonio Conte zwleka z podpisaniem tego kontraktu, ja bym wysłał sygnał dla wszystkich, że taka jest sytuacja i naprawdę szukał, i to bardzo szybko, następnego trenera. Czy to będzie Pochettino, może on będzie potrafił zatrzymać tych swoich zawodników, czy nawet taki Thomas Tuchel, to będzie też sygnał dla całej drużyny, że to się jednak nie rozsypuje, bo jest to drużyna w moim przekonaniu dobra, lepsza niż pokazuje. Może nie gra równo, ale w dalszym ciągu walczy o Ligę Mistrzów. Jestem przekonany, że są w stanie ograć Milan u siebie w domu i przejść do następnej rundy. To gdzieś może ich napędzi, jeśli chodzi nawet o ligę angielską też, bo taki sukces oczywiście jest ważny, ale boję się o tą drużynę, bo wydawało mi się, w moim przekonaniu, jak zobaczyłem, gdy Antonio Conte przyszedł, że to będzie taki projekt trochę dłuższy. Wiedząc o tym, że Antonio Conte nie lubi za długo być w klubie, a szczególnie nie lubi, jak mu się nie kupuje tych zawodników, których chce teraz. No, ta porażka w moim przekonaniu zasłużona. Bardzo się zdziwiłem, że Southampton potrafił z nimi tak zagrać. Wolverhampton. Ale końcówka się zgadza. Też jest Hampton. Tak. I w końcu tam naprawdę ich Jimenez widzę, że zaczyna się budzić, no ale no nie wiem, czy akurat tutaj będziemy o nich mówić więcej. Także to wielkie stracone punkty. Widać było, że to też napędziło Liverpool, bo przed tym meczem widzieli, że i Newcastle, i Tottenham stracili punkty i to otworzyło przynajmniej na razie drogę Liverpoolowi do tej Ligi Mistrzów. Także to była bardzo duża porażka w moim przekonaniu. Aha. Coraz więcej wskazuje na to, że Antonio Conte opuści Tottenham i wróci do Włoch. Za dużo mówi się i pisze o tym, że żona Elisabetta nie chce się przeprowadzić do Londynu, że mieszka we Włoszech. To samo z córką Wiktorią. Czyli kobiety znowu rządzą. Kobiety rządzą. Jutro Dzień Kobiet, także od razu przyspieszone życzenia wszystkim fankom. Tak. Tak. Albo po prostu tam fankom to już przesadziłem. Tym grającym w piłkę nożną też życzymy wszystkiego najlepszego. Kobietom, które oglądają nas i się nie nudzą. Także ta sytuacja Conte w Tottenhamie przypomina mi to, co działo się z tym samym menedżerem w Chelsea, że to też bardzo szybko się skończyło. Było mistrzostwo kraju. On tam nawet odszedł z klubu w sezonie, w którym zdobył mistrzostwo Puchar Anglii. Kilkanaście dni po zdobyciu tego trofeum, ale też dużo było w takich jego wypowiedziach sugestii. Można było przeczytać między wierszami, że on bardzo chętnie już by jednak do tych Włoch wrócił. Nie sądzę, żeby akurat Conte tęsknił za słońcem, za piękną pogodą, chociaż pewnie deszczu może też mieć dosyć. Natomiast myślę, że sytuacja w kilku czołowych włoskich klubach, które będą prawdopodobnie w wakacje potrzebowały nowego menedżera, sprawia, że Conte już jest tam myślami w Mediolanie, w Turynie czy w Rzymie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i też coraz więcej informacji o tym, że odejdzie Harry Kane, że Manchester United już tam gromadzi gotówkę. Z kolei dzisiaj pojawiła się informacja, że Tottenham chce ściągnąć Jamesa Warda-Prowse'a. No oczywiście warto mieć zawodnika w drużynie, który bije rewelacyjnie rzuty wolne, no ale czy to jest zawodnik, który może zastąpić, oczywiście, no wiadomo, że nie jeden do jednego, ale czy to może być taki lider drugiej linii, to tego nie wiem. Kamil, czego ci się tu potem... No ja powiem, że nie może być. Nie może być. Nie może być. I myślę, że akurat Ward-Prowse wychował się w klubie, gdzie rozegrał już kilkaset spotkań i dlaczego miałby tam nie zostać? Oczywiście Southampton musiałby zostać w Premier League. Jeżeli chodzi o Tottenham, to też wydaje mi się, że cele postawione przed sezonem to była Liga Mistrzów. To nie jest zespół, który może rywalizować w tym momencie z City, Arsenalem czy nawet z United o mistrzostwo kraju. I cały czas są w grze. Choć tutaj przychylam się do tego, co powiedział Rafał. No, ja bym widział Harry'ego Kane'a w koszulce Manchesteru United i wtedy to jest trzeci taki bardzo poważny kandydat do tego, żeby w nowym byłby
w nowym sezonie, żeby od samego początku cel był jasny, mistrzostwo kraju. Proszę bardzo. Tak, jeszcze tylko jedno zdanie, że oczywiście Tottenham szans w walce z tymi topowymi zespołami angielskimi na mistrzostwo kraju szans nie ma, natomiast w walce o ćwierćfinał z Milanem jak najbardziej, bo przegrał jedną bramką, będąc zespołem gorszym, ale nie o tyle gorszym, by tutaj u siebie na swoim pięknym stadionie nie powalczyć o awans. No też kibice pewnie mają nadzieję, że te decyzje odnośnie do rezerwowych czy składu będą trochę lepsze niż ostatnio, bo tam widziałem, że duże larum się podniosło z tego względu, że Lucas Moura pojawił się szybciej choćby niż Richarlison na boisku, któremu się też kończy kontrakt po sezonie, no i też raczej w tym nie wyglądał do tej pory jakoś wybitnie na boisku, no ale to też z drugiej strony pewnie świadczy, w jakiej kiepskiej formie musi być Richarlison, więc no też wiemy, że no tutaj z dwóch stron trzeba na to spojrzeć. Natomiast jeszcze dwa takie tematy, które sobie poruszymy, no to będzie ten polski wątek i też walka o utrzymanie. Natomiast no polski wątek też chciałem się tutaj przez chwilkę, panowie, zatrzymać, no bo ostatnio mieliśmy raczej takie nie do końca pozytywne doniesienia z Anglii. Ta kontuzja Łukasza Fabiańskiego, oczywiście on już reprezentantem Polski nie jest, ale też życzymy mu bardzo, bardzo dobrze cały czas. Wcześniej też Matty Cash, który przegrywał rywalizację z Youngiem, Bednarek, no, który no, strzelił samobuja i to nie takiego zwykłego w przegranym meczu z Wolverhampton, tylko raczej pewnie takiego, no, którego już by nie chciał nigdy oglądać na jakimkolwiek nagraniu, a pewnie ktoś mu jeszcze będzie puszczał. Natomiast no, ta kolejka lepsza, bo Matty Cash asysta przy tym golu samobójczym z Crystal Palace, Bednarek też jego Southampton zwycięstwo z Leicester. No i to jest o tyle istotne, że my akurat z obrońcami przed tymi meczami eliminacyjnymi nie mamy zbyt dobrej sytuacji i tutaj no warto chyba naszych kadrowiczów pochwalić. Zacznę może od Jana Bednarka. Przypomnę, że Southampton przegrał w Pucharze Anglii z Grimsby, z zespołem czwartoligowym. Jana Bednarka nie było w składzie, nie było nawet na ławce rezerwowych. Najgorzej w drużynie świętych prezentowali się środkowi obrońcy Czaleta Car i Lianko. To po ich błędach padły bramki dla czwartoligowca. Nie wiem, czy to było powodem, że Bednarek wrócił do składu, czy on po prostu odpoczywał i nie grał w FA Cup. Natomiast wrócił spośród defensorów wszystkich, bo akurat bramkarz w meczu przeciwko Leicester nie zagrał najlepszego meczu, Bazunu, ale zachował czyste konto. No tak się czasami zdarza. Alisson też nie grał dobrze. Danny Ward zagrał lepszy, bo obronił karnego paradoksalnie, ale przegrał. Tak, 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 tak. Alisson też nie był najlepszym piłkarzem Liverpoolu, chociaż zachował czyste konto. Ale wracam oczywiście do Southampton. Natomiast Bednarek zebrał najlepsze oceny od dziennikarzy brytyjskich za to spotkanie spośród wszystkich defensorów. Nawet miał udział przy bramce, bo tam przypomnę, że były takie trzy prostopadłe podania. Oczywiście najważniejsze było to trzecie chyba Walcotta. Adamsa do Alcaraza. Tak, do Alcaraza, ale to od Bednarka zaczęła się ta akcja, także bardzo cieszę, że Polak gra w podstawowym składzie w zespole Premier League. Oczywiście to zwycięstwo nad Leicester nie wydobyło drużyny świętych z tej strefy spadkowej. Dalej jest Southampton poważnym kandydatem do spadku, ale fakt, że Polak tam gra i widzieliśmy wszyscy zresztą, jak się tam cieszył po zdobyciu bramki, po zwycięstwie, że oni cały czas wierzą w to utrzymanie i bardzo dobrze. I na pewno cieszy się z tego też Fernando Santos. Matty Cash, efektowna asysta, to chyba druga w krótkim odstępie czasu. Z Arsenalem przecież pamiętam. Tak, 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 bardzo ładna. Tutaj też niczego sobie. I też myślę, że to... O to, co wspomniałeś wcześniej, że z tymi obrońcami, których widzielibyśmy chętnie w reprezentacji w meczach z Czechami, Albanią, nie jest najlepiej, no to fakt, że i Cash, i Bednarek grają, a to wcale nie było takie oczywiste jeszcze parę tygodni temu w podstawowym składzie i należą do najlepszych, no to tylko się cieszyć pozostaje. Pół defensywy mamy wyjaśnione. No. Bednarek jako prawy stoper, a Matty Cash. Wydaje mi się, że Emery trochę potrzebował czasu, żeby nauczyć go albo przekonać do swojego sposobu myślenia i do swojej taktyki, ale no słuchajcie, no Matty Cash to jeden z niewielu piłkarzy, który się postawił Mbappé na Mistrzostwach Świata. On nie miał z nim łatwo. Oczywiście strzelił nam bramki, ale naprawdę Matty Cash to jest jednak chłopak, który te cechy ewolucjonalne i umiejętności oczywiście też piłkarskie, ale też taką energię ma bardzo pozytywną w sobie i jest szybki, nieustępliwy, więc tutaj bez dwóch zdań to jest bardzo mocny punkt naszej drużyny. Natomiast fajną statystykę pokazaliście, Jan Bednarek, 5 wybić piłki z Leicester. No tak, no, to co Polakom zawsze wyjść, no.
ale Jan na pewno jest ważną częścią zespołu. Tutaj na to nie podlega żadnej kwestii i będzie grał do końca sezonu. Miejmy nadzieję, że razem z kolegami uratują swój zespół przed spadkiem, choć to nie będzie łatwe. A co do tego meczu, to jakby inaczej miał nastawiony dobrze celownik, to tam by była trójka do... No Leicester spokojnie powinno wywieźć przynajmniej remis, chociaż też no, musimy pamiętać właśnie o tym karnym, tak? Że no, mogli przegrać teoretycznie nawet wyżej. No, tak, za chwilę Iheanacho albo Rashford, to chyba jutro albo pojutrze odbiorą nagrodę dla najlepszego piłkarza lutego, a marzec, marca... Już wygrał? Tak. Myślałem, że Rashford. Bo no. Jeszcze był nominowany, myślałem, że to... Chyba tak, jeszcze to zaraz sprawdzę, ale sprawdzałem, bo tam był też nominowany... Jeszcze jakiś tam inny piłkarz, tego tam było pamiętam, 5 czy 6, tak? I Rashford byli takimi kandydatami do wygranych. Miał takie dwie sytuacje z głowy, że naprawdę stuprocentowe, plus jeszcze bramkarz tam podał mu piłkę i minimalnie przestrzelił. Także tutaj, jeżeli byłby skuteczny, no oczywiście dla... No takie są mecze piłkarskie. Tak. No, ten też może otrzymać nagrodę najlepszego menedżera lutego, a marzec mu się nie najlepiej zaczął. Mi się pomyliło, ja spojrzałem, że on był wybrany Rashford najlepszym piłkarzem miesiąca, ale w Manchesterze United. Także tutaj od razu wyjaśniam, ale może być rzeczywiście też i w całej lidze i myślę, że się absolutnie nie zdziwimy. Słuchajcie, zapraszamy do opisu naszego filmu, oczywiście już po programie. Tam specjalna oferta w związku z naszym partnerem X.com, jeśli chodzi o przedsprzedaż Motorola z serii G. Także link w opisie i warto sobie tam zajrzeć. Natomiast Janusz, przechodząc do tej walki o utrzymanie, to tak zapytam ciebie ogólnie po prostu, co cię tam najbardziej zaskoczyło w tej kolejce? No bo działo się. Z jednej strony Brighton, który oczywiście nam się podoba i fantastycznie gra ekipa De Zerbiego, no ale West Ham, no to fatalny występ. Leicester, pechowa porażka, ale jednak przegrywają i tam ta walka ekipy Rodgersa, no może być o utrzymanie naprawdę, naprawdę na serio. Też jeszcze kilka innych wyników. Jakie ty masz wrażenia po prostu po tym weekendzie, jeśli chodzi o dół tabeli? To znaczy największym takim rozgoryczeniem, czy drużynie, na której się zawiodłem znowu, bo nie chcę wszystkich wymieniać, bo nie mamy czasu, to jest West Ham, ponieważ to jest dla mnie gdzieś kompletnie niezrozumiałe. Już się wypowiadałem na ten temat, a mam duży szacunek do Davida Moyesa, ale on doszedł do swojego pułapu, to już mówiliśmy, to widać w każdym, dosłownie w każdym pojedynku. Przywiązuje się do pewnego sposobu gry i do pewnych zawodników, a nie lubi zawodników, którzy grają dobrze w piłkę. To jest największym problemem, bo to jest ten największy pułap. A to jest gdzieś tam zrozumiałe, ponieważ on jest jednak z tej starej szkoły i łatwiej jest oczywiście ustawić drużynę defensywnie, a trudniej wymyślić szablony między tymi zawodnikami, jak to trzeba grać do przodu, bo jednak ma zawodników, którzy grają z roku na rok gorzej, czy Mikel Antonio, czy Danny Ings, chociaż on dopiero przyszedł z Kamaka, też znak zapytania, wiem, że kontuzje, ale kompletnie nie potrafi do niego dojść, bo wydaje mi się, że jest tam gdzieś jakiś zawodnik, ale on gdzieś jemu nie ufa. Benrahma to jest następny zawodnik, który potrafi coś zrobić z piłką, ale dosłownie, jeżeli ma tylko dosłownie 20 minut słabsze, to już od razu w następnym meczu nie wychodzi. Także dla mnie to jest tragedia, że on tam dalej jest. Tak jak mówię, z szacunkiem, bo naprawdę to, co zrobił kiedyś w Evertonie, gdzie oni naprawdę wydawali dosłownie, no praktycznie nic nie wydawali w żadnych okienkach, to było naprawdę przepiękne w tej bardzo mocnej lidze. Ale i teraz drugi raz jest w West Hamie i też zrobił dobrą robotę do tej pory, ale to jest ten jego pułap i to jest drugi sezon, gdzie no nie jestem pewien, czy oni się z tego wygrzebią. No, wydaje się, że mają na tylu dobrych zawodników, że gdzieś tam wymęczą to, ale no niestety, jeżeli zostaną w lidze, to muszą zmienić trenera, bo to, co widzieliśmy w tym ostatnim meczu, no to dosłownie kompromitacja kompletna. Mhm. Tak, Londyn ma 7 przedstawicieli w Premier League i tym najsłabszym jest West Ham, chociaż myślę, że zamieszany w walce o utrzymanie będzie także Crystal Palace. Drużyna Patryka Vieiry też ostatnio bardzo obniżyła loty, miała 10 punktów przewagi nad strefą spadkową, teraz ma zaledwie 5 i też nie przypominam sobie, kiedy po raz ostatni wygrała, bo to było dość dawno, myślę, że jest tak 6-7 kolejek. Ja pamiętam po mundialu, to oni wygrali taki mecz z Bournemouth na wyjeździe po 2 rzutach rożnych, ale czy jakiś inny, to aż sprawdzę, ale nie mogę sobie przypomnieć. No, zdarzały się na pewno remisy. Zwycięstw w ostatnich 5-6 kolejkach na pewno nie było. Nie, to jest jedyny mecz wygrany po mundialu, ten z Bournemouth, tak sprawdziłem. Tak, tak. Jest nawet taka mało szansa, żeby w przyszłym sezonie było aż 8 zespołów z Londynu, bo tam Millwall walczy dzielnie o przynajmniej tą strefę barażową, ale myślę, że prędzej będzie 6 niż 8. Tak mi się wydaje. Tak jak Janusza najbardziej rozczarowuje West Ham, to ja zatrzymam się przy innym klubie.
siebie przy Leicester, bo od czasu do czasu zdarzało mi się mówić i myśleć, że najpierw myśleć, potem mówić, że no to teraz już się obudzą, teraz i Maddison, i Tielemans, i Iheanacho wezmą to wszystko w swoje ręce i ta drużyna zacznie wygrywać. No nie wiem, czy Wout Faas jest takim pechowcem, że zawsze jest zamieszany w utratę gola, czy po prostu jeszcze nie jest na tyle dojrzałym piłkarzem, chociaż też ma już za sobą debiut w reprezentacji Belgii. No bo jednak ta obrona, ta defensywa z bramkarzem Wardem, który akurat w fantasy uzbierał najwięcej punktów spośród wszystkich bramkarzy angielskiej ekstraklasy, no to jednak ta defensywa... Z nią nie potrafi sobie Brendan Rodgers poradzić, nie potrafi jej zestawić w taki sposób, by no, przestali tracić gole, a zarazem zaczęli zdobywać punkty. Ja bym powiedział, że tym razem ze stryczka no, nie uda się zerwać Evertonowi, ale tam mają trenera, który potrafi sobie w takich sytuacjach radzić. I nawet jak popatrzymy na ten mecz, to bramki, jakie oni... Drugi gol to Burnley typowy. No, po prostu championship jak ulał. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie do końca Everton walczył o to. Jednak Leicester i West Ham się uratuje. Absolutnie zgadzam się z Januszem, że trener West Hamu musi ten zespół uratować, a później po prostu złożyć broń i odejść, bo on nie potrafi wykrzesać z tych chłopaków albo wydobyć tych najlepszych cech. Bo jak przypomnimy sobie ten dobry sezon, poprzedni sezon West Hamu, no to oni bardzo dobrze potrafili wykorzystać błędy rywali. Praktycznie każdy błąd to było albo dobra kontra, albo Sołczek strzelał bramkę, albo był stały fragment i strzelali gola. W tym sezonie tego nie ma, a jak tego nie ma, no to już jest później bardzo słabo. Choć ten ostatni mecz, no to ja tu bym bardziej pochwalił Brighton, a nie ganił West Ham, bo Brighton gra wyśmienicie. Mhm. Trzecia bramka, po prostu mistrzostwo świata. Tak, i pięknie sobie płynnie przechodzimy do fantazy, dlatego że przedstawiciele Brighton też się znaleźli w naszych składach, a za moment się dowiecie też, dlaczego Rafał tak to już wywoływał temat fantazy trochę wcześniej. Natomiast nie wiem, czy tam się skład teraz pokaże, kogo tam dyrektor prawego ucha, nasz wydawca wylosuje, także zobaczmy. No i proszę bardzo, wylosował od razu. Najlepszy Rafał. No mam mistrza świata. Rafał, no co się wydarzyło? Olimpia Elbląg w tym sezonie w lidze fantazy nie najlepiej tam. Tak, Olimpia występowała, a tutaj proszę, 7-0 Liverpool, to takie jakby 7-0 tutaj w fantazji, rozwaliłeś wszystko. No. Już się tłumaczę, wcale nie jestem takim dobrym ekspertem, ale przypomnę, że poprzednia kolejka była podwójna, że dwa mecze miał Liverpool, więc miałem trzech piłkarzy, wszystkich ofensywnych, no i przed meczem z Manchesterem United uznałem, że oczywiście no nie przypuszczałem, że to będzie 7-0. Nie przypuszczałem nawet, że Liverpool wygra, bo tutaj szanse rozkładały się tak 50-50. No ale nie chciałem robić jakichś tam minusowych transferów. Zostawiłem trzech Liverpoolczyków w podstawowym składzie, czego się bardzo cieszę. No ale musiałem w tej sytuacji z mojego ulubionego bramkarza De Gea zrezygnować, no bo głupio by to wyglądało, gdyby cała czwórka znalazła się w mojej wyjściowej jedenastce. No i a ponieważ na ławce miałem Warda, wstawiłem go do składu i okazało się, że obronił rzut karny i to wykonywany przez nie byle kogo, bo Jamesa Warda-Prowse'a, który jak się okazuje lepiej jednak bije wolne niż karne, bo 11 metrów to jednak za mała odległość, by trafić do siatki. Moje przewiń. Przejdź płynie do swoich. Tak, możemy tak pokazać, tylko proszę bardzo. To uczniowie, czy Kamil Kosowski, za chwilę będzie Wojciech Piela. Właśnie, Mitoma i Estupinian. 50% punktów zespołu. A mam Haalanda, De Bruyne, Fernandesza, Rashforda. No, przereklamowałem. Powiem tak, jakbym miał ich u nas w kraju, to Mistrzostwo Polskie bym zrobił, ale tutaj no niestety tylko 39 mam 100 punktów straty do Kamila. Ale tak, jeśli chodzi o cały sezon, to przynajmniej Kamil jeszcze się tutaj broni. No dobrze, to był Kamil, a jeżeli chodzi o moje zestawienie, no to trochę chyba więcej punktów niż u Kamila, ale zdecydowanie mniej niż u Rafała. No też był dany Ward, ale Estupinian, Mitoma, no to myślę, że teraz to jest must have dla wszystkich, bo jeszcze nie są aż tacy drodzy, a w przyszłym sezonie już będą na pewno. No Benemmi trochę jestem zawiedziony, bo Brentford rzeczywiście mało goli traciło w ostatnim czasie. Chyba 3 gole stracone tylko w 7 meczach przed tym meczem z Fulham. Wczoraj akurat 2 stracili, no ale jeden już w samej końcówce wygrali mecz, więc to tylko ja mogę być zawiedziony. Thomas Frank i Brentford naprawdę też bardzo fajnie to wygląda. Też pytanie, co będzie za Ivanem Toneyem, bo tam trochę za dużo podobno postawił tych zakładów bukmacherskich, no ale na razie jeszcze gra i to gra bardzo dobrze. Janusz nie obstawił
stawia, nie gra w fantazy, ale gra Damian Kemski, który jest liderem naszej ligi, 69 punktów i 1807 w całym sezonie. I tam z tego, co patrzyłem, to cały czas też ścisła czołówka, nie tylko krajowa nasza Polska, ale i w tym overallu. Tam jest chyba no, top 50 to na pewno. Także są tylko wariaci, są coś warci. Kilman widzimy w obronie, to takie są właśnie wybory, które decydują. Nieoczywiste, także gratulujemy Damianowi po raz kolejny. Janusz, dziękujemy ci bardzo serdecznie już, że byłeś z nami. Dużo zdrówka i pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, Janusz. Pozdrawiamy. Do zobaczenia prawdopodobnie za tydzień. My też już się będziemy powoli żegnać. Dziękujemy bardzo cieplutko. Rafał Nahorny. Dziękuję bardzo. Kamil Kosowski. Dziękuję. Ja się nazywam Wojciech Piela i po pierwsze jeszcze raz przypominam się oczywiście z życzeniami na Dzień Kobiet. Po drugie zachęcam, jeśli chodzi o opis naszego filmu, bo tam do piątku tylko kwartalnik sportowy można zamawiać, także jeszcze ostatnia chwila, tam tekstów napakowane multum. I po trzecie dobrego dnia, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.